W poprzednim filmie mówiliśmy o dodawaniu odwzorowań liniowych i mnożeniu przez liczbę, no a w tym wykonamy jakiś przykład. Czyli tak, przypomnę, jeżeli mamy odwzorowanie z Rn w Rm, powiedzmy mamy dwa takie odwzorowania S i T, to możemy określić ich sumę, czyli S plus T, przypomnę, suma tych odwzorowań no, była określona na wartość w punkcie x, to było jako s od x plus t od x. No i wtedy to s plus t też było odwzorowaniem z Rn w Rm. No i teraz, jeżeli to były odwzorowania liniowe, czyli jeżeli s od x było zadane przez jakąś macierz a, czyli ax, t od x było zadane przez macierz B, no to wtedy S plus T było zadane przez macierz A plus B, to znaczy S plus T w punkcie X to było A plus B razy X, gdzie ta suma tych macierzy no, była określona w ten sposób, że A plus B to jest macierz, której kolejne kolumny są sumami kolumn macierzy A i macierzy B, czyli jakoś tam A1 plus B1 to jest pierwsza kolumna, A2 plus B2 i tak dalej, prawda? Skoro to jest z Rn w Rm, to jest, te macierze mają Bn plus An, mają n kolumn i każda z tych kolumn jest wektorem z Rm. No i teraz zademonstrujmy w praktyce takie dodawanie. Powiedzmy, że A to będzie macierz 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i B to będzie macierz, prawda? Ma być macierz tego samego wymiaru. Może zmienimy kolor. B będzie dana przez, co na przykład, minus 1, 0, 2, 3, 1, 1. Czyli to są macierze, prawda? One reprezentują nam jakieś tam odwzorowania liniowe z R3, ponieważ mają trzy kolumny i dwa wiersze, czyli z R3 w R2. No dobrze, i teraz co to będzie A plus B? No to co to ma być? No to ma być tak, kolejne kolumny mają być sumami kolejnych kolumn macierzy A i B, czyli pierwsza kolumna tej sumy to ma być ta kolumna plus ta kolumna, prawda? Czyli to będzie tak, 1 plus minus 1, 2 plus 0, Następnie, no druga kolumna ma być sumą drugich kolumn, czyli 3 plus 2, 4 plus 3, no i trzecia kolumna musi być sumą trzecich kolumn, czyli 5, 6, 1, 1, czyli 5 plus 1, 6 plus 1. No zatem suma tych dwóch macierzy, no to jest taka macierz 0, 2, 5, 7, 6, 7, prawda? No i teraz widać, że właściwie do czego to się sprowadza? No sprowadza się to do dodawania na każdym miejscu oddzielnie dodajemy odpowiadające wyrazy macierzy, prawda? Czyli moglibyśmy to mnożenie macierzy zdefiniować inaczej trochę, no tak jawnie, no to jeżeli A to ma, powiedzmy, macierz A1, 1, A2, 1, AN, M ma być AM1, potem jest A1, 2, A2, 2, AM2, aż do A1N, A2N, AMN. No jeżeli B to jest odpowiednio ma wyrazy macierzowe, B1, 1, B2, 1, BM1 i tak dalej, B1, N, B2, N, BMN. Tak, no to wtedy macierz A plus B to jest macierz A1, 1 plus B1, 1, A1, 2 plus B1, 2, A1, N plus B1, N.
No i tak dalej, am1 plus bm1, am2 plus bm2 i amn plus bmn. Znaczy nic, nic prostszego, po prostu do macierzy, abyśmy je mogli dodać, muszą mieć tyle samo wierszy i kolumn, czyli muszą być tego samego wymiaru. No i po prostu dodajemy na odpowiednich miejscach, dodajemy odpowiednie wyrazy macierzowe. No i teraz jeszcze mnożenie macierzy przez liczbę. Też przypomnę, mnożenie odwzorowania liniowego, czyli C, T w punkcie X, to było C razy T od X. I to nas prowadziło do iloczynu macierzy przez liczbę, czyli jeżeli, prawda, T od X było, czyli T było zadane przez macierz B, BX, no to CT było zadane przez macierz CB, no gdzie macierz CB była zdefiniowana jako CB1, CBN. No dobrze, no i teraz w praktyce powiedzmy, że ile to jest 5 razy macierz 1, 2, 2, 1, 3, 0. No to zgodnie z tą definicją, prawda, mamy, to będzie macierz tak pierwszy, musimy, jej pierwsza kolumna to będzie 5 razy ta kolumna, czyli 5, 10, 15. No jej druga kolumna to będzie 5 razy druga kolumna, czyli 10, 5, 0. Czyli ponownie jak tutaj, no mnożenie macierzy przez liczbę, prawda, czyli C razy, jeżeli tu mam macierz B11, B1N, BM1, BMN, no to macierz C, macierz B pomnożona przez liczbę C, to na każdym, każdy wyraz macierzowy mnożymy przez tę liczbę C, czyli CB11, CB12 i na końcu CB1N. No i tak na każdym miejscu. CBM1 i CBMN. No czyli no mnożenie, dodawanie macierzy to tak jak mówiłem, no dodawanie odpowiadających sobie wyrazów na tych samych miejscach. No i podobnie mnożenie macierzy przez liczbę to mnożymy każdy wyraz macierzowy przez tę liczbę. No i jeszcze przypomnę, że to ma właśnie interpretację taką, że jeżeli macierz reprezentuje nam odwzorowanie liniowe, no to suma macierzy reprezentuje sumę odwzorowań, a pomnożona macierz przez liczbę reprezentuje nam odwzorowanie pomnożone przez tę liczbę.